Przyjaciele, zastanówcie się, czy macie siłę mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak. Ja mam siłę i mam odwagę mówić nie, gdy cała kultura tego świata mówi tak. Nazywam się Julita Korgol, poznałam Jezusa i choć teraz uśmiechacie się szyderczo w swoich sercach, to, co do was mówię, jest prawdą. Narodziłam się z Bożego Ducha. Kiedyś też się z tego śmiałam, ale dzisiaj moje życie jest poddane Jezusowi. Bóg powiedział, że wiem, gdzie mieszkasz, to jest o was. On wie, kiedy siedzicie, a kiedy wstajecie, kiedy idziecie. Wie też to, co macie w swoich sercach. Nie jesteście anonimowi. Nie jesteście anonimowi dla Boga. To z waszych serc pochodzą myśli. I te myśli są widoczne dla Boga. Mi się wydawało, że ja jestem dobra, że ja pójdę do nieba, zanim poznałam Jezusa. Nikogo nie zabiłam, nikogo nie skrzywdziłam. Nie ćpałam, nie kradłam. W moim rozumieniu byłam ta dobra. Ale Bóg powiedział, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to jest o was. Wszyscy zgrzeszyliście. I choć wydaje wam się w sercach, że jesteście dobrzy, to z serc ludzkich pochodzą złe myśli. To z serc ludzkich pochodzi to, że źle myślicie o innych, że obgadujecie. Chciwość, cudzołóstwo. To z serc ludzkich pochodzą kradzieże. To jest grzech. Biblia nazywa ludzi grzesznikami, bo wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. I choć mi się wydawało, że ja jestem dobra, to usłyszałam, że tak jak wszyscy inni jestem grzesznikiem i nie ma we mnie chwały Bożej. Bo choć kultura tego świata przekonuje was, że jesteście dobrzy, to sprawiedliwość ludzka jest jak splugawiona szmata. Tak mówi Słowo. I taka była prawda o mnie. Skończyłam studia tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłam Wydział Prawa, pracowałam. Zarabiałam dobre pieniądze, wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. A jednak to wszystko gdzieś nie wypełniło mojego życia. Nie dało mi szczęścia. Zastanawiałam się, dlaczego tak naprawdę. Przecież jeszcze jestem dobra do tego. Jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzę. Ale wewnątrz mnie, gdy zostawałam sama, to wiedziałam, że ja mam pustkę w sercu i że ten świat, to co oferuje, nie zatyka tej pustki. Wtedy usłyszałam Ewangelię. Ktoś mi powiedział, to jest dobra nowina. To jest moc, która zmienia życie tych, którzy uwierzą, a głupota dla tych, którzy idą i giną. Więc ja powiedziałam, ja nie znam tej mocy i ja nie znam tego Jezusa. Mam jakieś mylne o nim wyobrażenie. Nadal mi się wydawało, że jeszcze jestem jednak dobra. I usłyszałam, że w sercu twoim jest grzech. To nie chodzi o uczynki. Bóg podniósł wszystko do pułapu serca. To, co macie w sercu, świadczy o tym, czy jesteście grzesznikami. To nie chodzi tylko o to, co robicie. Ja byłam grzesznikiem. Musiałam to przyznać, że z mojego serca pochodzą złe myśli. Że z mojego serca pochodzą złe rzeczy. Powiedziałam do Boga, Boże, ja Ciebie potrzebuję w takim wypadku, bo ja ginę. I tak poznałam Jezusa, to jest możliwe dla każdego z was. Nie trzeba do tego żadnych emocji. To jest decyzja. Zbawienie jest z łaski za darmo dla każdego, żeby nikt się nie trudził. Nie możecie zasłużyć na zbawienie. Podejmuje się decyzję bez emocji o tym, że chce się poznać Jezusa. Ten Bóg, którego wam tu przedstawiono w tym kraju, to jest nieprawda. Bóg to nie jest pisanka, to nie jest żurek. To nie jest święcenie jajek. Bóg to żywa osoba, pragnie relacji. Relacji z wami na pułapie serca. Bóg jest miłością. I choć jesteśmy grzesznikami, gdy chodzimy tu po ziemi, to gdy przyjmiemy Jezusa jako swojego Zbawiciela, stajemy się dziećmi Bożymi. Już nigdy więcej grzech nad nami nie panuje. Już nigdy więcej nie jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy nowymi ludźmi. Ewangelia jest mocą, która zmienia życie. Moje życie podniosła. Ja nigdy wcześniej nie byłam tak szczęśliwa. Od momentu, gdy poznałam Jezusa, zmieniło się wszystko. Zmieniło się moje małżeństwo.
Zmieniło się moje macierzyństwo. Zmieniło się całe moje życie. Ja mam szczęśliwą duszę. Kto z was jeszcze przyzna w głębi siebie, że ma szczęśliwą duszę? Ja ją mam. Poznałam Jezusa. To nie jest jakiś wymysł. Kiedyś ktoś przyszedł do mnie na ulicy i powiedział: ty mówisz o Jezusie, jest tyle galaktyk, tyle gwiazd, a ty mówisz o takiej drobnostce. To nie jest drobnostka, to jest żywy Bóg, moje życie zmienił. Świadczę przed wami moim życiem, miałam guza w piersi, jestem zdrowa. Bóg mnie uzdrowił, ten sam Bóg mieszka we mnie, kładę swoje ręce na chorych. Są uzdrawiani, są uwalniani. Jeżeli masz w swoim sercu ściśnienie, podejdź, położę na ciebie ręce, zmieni się twoje życie. Jeżeli jesteś chory, podejdź, uzdrowię cię. Bóg powiedział, że ci, co uwierzą, jeszcze większe rzeczy będą czynić niż on. Ja chodzę w mocy. Jeżeli chcesz doświadczyć tej mocy, która zmieniła moje życie i podniosła, przyjdź i zmieni twoje. Jeżeli pragniesz Jezusa swoimi ustami, nie potrzebujesz do tego jakiejś emocji, poruszenia w duszy, wyznaj, że go pragniesz. Zawołaj go do swojego życia. On przyjdzie i zmieni twoje życie, tak jak zmienił moje. Wyznaj, że Jezus jest Panem, że zapraszasz go do swojego życia, że pragniesz go poznać prawdziwego, nie takiego, jakiego przedstawiła ci religia w tym kraju, a się z nim spotkasz. Gwarantuję ci to, bo ja się z nim spotkałam. Życzę wam tego, żebyście doświadczyli tego, co ja, i świadczę o tym swoim życiem. Zapraszam cię do rozmowy. Amen.